Stajemy na kolankach, z tyłu stopy luźniutkie, podpieramy się na łokciach. Idziemy z pupką do przodu w stosunku do linii kolan, lędźwia się zapadają. Głowę ciągniemy do góry, ramionka ciągniemy do dołu. I oddychamy. Zadzieramy kość ogonową do góry. Z tyłu stopy luźniutkie, łydki rozluźnione, joni otwarta. Dłonie delikatnie otulają naszą szyję. I teraz wchodzimy w winorość. Kładziemy dłonie wnętrzami do góry. Rozchylamy łokcie i kładziemy się na klatce piersiowej. Jeżeli ciało pozwala, zawiązujemy pączek. Jeżeli nie pozwala, wkładamy dłonie pod podbródek. I zadzieramy kość ogonową w tej pozycji. Cały czas pracujemy. Można stękać. I z każdym stęknięciem jeszcze bardziej rozluźniamy się. I wchodzimy do pozycji wyjściowej dolnego świata. Korygujemy się. I jeszcze raz. I wracamy do pozycji wyjściowej. I co tu jest ważne przy tym ćwiczeniu? Ważne jest to, no najpierw trzeba dobrze wejść w pozycję wyjściową dolnego świata, czyli stajemy na kolankach, podpieramy się na łokciach, idziemy z pupką do przodu, żeby nam się lędźwia zapadły, głowę ciągniemy do góry, ramionka do dołu. I teraz kładziemy dłonie wnętrzami do góry. Rozchylamy łokcie i podpieramy się na łokciach. I idziemy do tego momentu do przodu, aż się położymy na klatce piersiowej, bo tu nie możemy wisieć. Im szerzej mamy nogi w tej pozycji, tym na początku jest wygodniej i lepiej. Czyli idziemy, czasami niektóre kobiety będą musiały się tak rozłożyć, na początek. Docelowo oczywiście to wchodzimy w ten sposób, tak? I cały czas tu jak leżycie, to zadzieracie kość ogonową do góry i rozluźniacie się. I co ważne, żeby tu w ramionkach był luz. Żeby tu też nie napinać pączka, tylko żeby tu było luźniutko w ramionkach. I potem stajemy do pozycji wyjściowej. Pamiętajcie, musicie leżeć na klatce piersiowej. Im zrobicie szerzej nogi na początek, tym będzie Wam łatwiej wejść w tą pozycję. Aha, i tutaj niektóre kobiety zachowawczo działają, czyli żeby nie rozluźnić się, żeby nie puścić tych napięć, tego co boli, to robią w ten sposób. Nie, czekajcie, ja źle weszłam. Nie umiem tego pokazać. Robią to, cofają pupę. Jakoś tak wchodzą i tu wszystko jest napięte. Tu napinają lędźwia i tak jakoś wiszą. Nie wiem, coś tutaj robią. Więc tu lepiej pójść bardziej do przodu, ale żeby tu rozluźnić. Żeby tutaj nam puściło i żeby klatka piersiowa się położyła. Tutaj leżymy na klatce piersiowej. No i jaka jest intencja? Usuwanie zagrożeń od bliskich, pomoc swojej rodzinie w unikaniu problemów i porażek w sferze biznesowej, ochrona męża, brata, tych, którzy zajmują się biznesem i zarabianiem pieniędzy, uniwersalny talizman dla kobiet i mężczyzn, chroniący w biznesie, podróży, od niepowodzeń, niebezpieczeństw i porażek. Możecie sobie dwa razy tylko to ćwiczenie powtórzyć, dlatego że możecie sobie dłużej poleżeć w nim.